Cywilizacja dotarła do krępy, o której sami mieszkańcy mówią, że to koniec świata. Byłbym bardziej zadowolony, gdyby to było 20 lat temu. To czemu nie? My jako ostatnia wieś chyba we wszechświecie nie mamy do tej pory wody, także ani kanalizacji, to trudno, żeby się nie cieszyć. Mieszkańcy sami przyznają, że w ostatnich latach ekologia w krępie nie dla wszystkich była priorytetem. Powinna być skanalizowana już dawno. Na to chyba pieniążki są. No każdy szambo ma, nie? Przede wszystkim. No nie wszyscy szambo mają, bo nieraz idzie szambo, idzie w rób. Szambo płynie tu, no, z tyłu. Bo kanalizę mają podłączoną do rąk. Rzeczki. W przyszłym roku cała krępa ma już mieć prawdziwą kanalizację. Dziś w siedzibie spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja został podpisany ostatni kontrakt ostatniego etapu budowy kanalizacji na terenie aglomeracji zielonogórskiej. Pracami zajmie się zielonogórska firma Canvod, która zbuduje 11 km sieci za ponad 9 milionów złotych. Znamy firmę Canvod, wiele robót już robiła u nas na etapie pierwszym, drugim, także nie powinniśmy mieć tu żadnych uwag. Według wójta gminy Zielona Góra te niepozorne 11 km sieci to wielka inwestycja dla terenów, które przed wojną były rekreacyjną i ekologiczną oazą dla mieszkańców Greenbergu. Więc poprawa jakości ochrony środowiska w tym zakresie będzie tutaj taką inwestycją bardzo przyszłościową i ważną, i to chciałbym podkreślić. Także wykonawca ma poczucie wyjątkowości zadania, jakie przed nim stoi. Zacznijmy budowę w gminie Zielona Góra, a przy sprzyjających okolicznościach tak muszę być w mieście Zielona Góra. Także ku zadowoleniu może większości, nie wszystkich, na pewno to jest akcent taki pozytywny. 11 km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Krępie ma być gotowe do użytku na koniec czerwca przyszłego roku.